wykształcenia jestem literaturoznawczynią i kulturoznawczynią. Przez całe lata moich badań naukowych zajmowałam się historią literatury kobiet i twórczości kobiet. Zajmowałam się tym z perspektywy tożsamości, czyli jak właściwie, co to znaczy literatura kobiet, co to znaczy być kobietą, bycie kobietą jako pisarką, jako artystką, jako człowiekiem, który działa, tworzy, pisze właśnie z tej perspektywy kobiecej, a także interesowały mnie formy, zwłaszcza formy językowe wykluczenia. Pierwsze wiersze Ireny Klepfisz przeczytałam, kiedy pracowałam w Londynie, i to jest osoba, która w kulturze żydowskiej funkcjonuje jako bardzo popularna pisarka, bardzo ważna i ciekawa. Irena Klepfisz urodziła się 17 kwietnia 1941 roku w warszawskim getcie. Ta data jej urodzin jest datą niemalże tragiczną, ponieważ to całe życie jej urodziny były przykryte taką chmurą pamiętania o powstaniu w getcie warszawskim, które zaczęło się 19 kwietnia. Jej twórczość, zarówno poezja, jak eseistyka, jej także działania jako aktywistki, jako osoby, która propaguje kulturę żydowską, były cały czas jakby związane z tym doświadczeniem traumatycznym. Ale jednocześnie ja chcę pokazać, że ta postać, która miała takie strasznie trudne dzieciństwo, to jest postać, która jednocześnie w jakiś niesamowity sposób przez swoją poezję kultywuje życie, szczęście, radość. Stara się zdefiniować taką naszą nowoczesną tożsamość. Przez propozycję definiowania nowoczesnej, świeckiej tożsamości żydowskiej mówi nam wszystkim, kim jestem, nigdy nie jest takie same. Nasza pamięć o tym, kim byliśmy, skąd pochodzimy, jaka jest historia, zmienia się. Zmienia się także przez to, co o tej historii jest napisane, co o tej historii czytamy, co pojawia się, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, w nowoczesnych mediach. Dlatego ta pamięć bardzo silnie skupia się na kulturze mediów, na kulturze cyfrowej, na przekazach cyfrowych, bo w ten sposób właściwie definiujemy siebie współcześnie. Historia Ireny Klepfisz, jej poezja, jej funkcjonowanie w takiej sferze cyfrowej, w sferze internetowej była dla mnie inspiracją do badań, które nazwałam sztuką pamiętania i polityką pamięci.